dzisiejszym odcinku vloga. No to posłuchajcie, zawita ten oto gość. Working with Kasper Bogus. W sumie, ale zajebisty zachód słońca. Zajebisty, nie? W tej chwili jestem teraz po szkole. Przyszły mi pieniądze z rabu na konto bankowe. Idę do bankomatu je wydać na realne pieniądze. I jutro jest piątek, se pójdę na zakupy, kurwa, po szkole. Kupić sobie za te pieniądze. Ja już mam zaplanowane, co kupię. Ale tutaj mam 3 dyszki z rapu. W sensie mam więcej, ale sobie wybrałem tyle, bo będę sobie kupywał coś za to. Nie chcę całej kasy już wypierdalać na konto bankowe, nie? I no co, cieszę się bardzo, kurwa. Szczerze wam powiem, wierzę, że kurwa pewnego dnia będę generował chociaż tyle w jeden dzień. Mam takie marzenie chociaż. Czujecie ten zapach? Coś mi tu bardzo pachnie. A ja wiem, co to zapach. Zapach wierzutkiej kasy. Sorry, za bardzo mi z tej kasy wpierdala. Przepraszam was bardzo. No ale też jakąś się kurwa nie jarać. Mówię wprost, powiem, że dostałem pierwszą wypłatę kurwa z rapu i ja się po prostu z tym cieszę tak naprawdę, bo ja wiem, że za rok czy dwa, kiedy będzie to dla mnie po prostu normalne, że dostaję te 200 kurwa w dzień albo nawet krócej, to po prostu będzie mi to sprawiało mniej radości. To jest psychologia ludzka. Bo im bardziej czegoś masz więcej, tym po prostu tego po prostu nie doceniasz, nie? Rozumiecie, jak nie wiem, kurwa, oni ludzie. No ale wiecie, o co mi tak naprawdę chodzi, nie? Im bardziej czegoś więcej macie, tego po prostu tego nie doceniacie, no bo jest to dla was po prostu normalne. I nie sprawia wam to radości, jak dostajecie tego dużo, nie? To w sumie tak, pieniądze w sumie już mam z konta bankowego, wziąłem sobie na realne życie. Nie wiem, jak się kurwa mówi normalnie, nie wiem, no w gotówce po prostu mam. Czekam do jutra, po szkole od razu, nawet plecaka nie odłożę, od razu pójdę do galerii czy jakiegoś sklepu. Popatrzę sobie, co bym mógł kupić za te pieniądze z rapu i kurwa nadal myślę nad ogólnie zakupem jakiejś bluzy albo zakupu zestawu jakiegoś Lego, po prostu. No nie wiem, na co mogę wydać pierwsze pieniądze z rapu, bo ja wiem, że to kurwa będę pamiętał do końca życia. I muszę to wybrać bardzo dobry, musi to być bardzo dobry wybór. Bo jeśli to będzie zły wybór, to będę kurwa pamiętał, że wydałem pierwsze pieniądze z rapu na coś, co było chujowe. I będzie mi to po prostu przygniatało te uczucie, rozumiecie? To jest... Dobra, to do zobaczenia jutro, w piątek. Powiem wam, lepiej być nie mogło, ponieważ kurwa okazało się, że jutro są zdjęcia klasowe i no idealnie też się złożyło, że no jutro idę sobie kupić z pieniędzy z rapu jakieś ciuchy czy coś. No nie mogło być lepiej, bo teraz w tej chwili jest 5 października 2023, godzina 19:26. Uczę się matematyki, bo pani się zechciało robić kartkówkę. Przynajmniej ten vlog będzie trwał dłużej niż 2 minuty, biorąc pod uwagę, że w sumie oprócz tego wyglądałby jak: wow, pieniądze z rapu, wow, idę do sklepu kupić bluzę za to, wow, fajna bluza, wow, chwalę się tą bluzą, po czym ją nigdy nie założę, wow, ludzie, ale jestem zajebisty. Dobra, kurwa, bo jest 19 godzina, ja muszę się uczyć tej matematyki. Dobra, ponagrywam jeszcze rano, jak wstanę. Jest zajebiście, bo mam długą przerwę teraz i poszedłem. Na chuj sztabka gdzie? Powiem, jest znośnie. A dla osób, które się pytają, jak mi poszła kartkówka, no to poszło mi zajebiście. Dobre, że jestem po szkole, czekam ogólnie na autobus i jedziemy od razu sobie, bez nic kurwa nie odkładam, od razu idę kupować sobie jakieś rzeczy. W sumie zobaczycie, co się kupi, albo kupię bluzę, albo jakiś zestaw Lego, czy cokolwiek innego podobno do tego, także. A w ogóle oprócz tego chciałem powiedzieć, że mi jest strasznie kurwa gorąco. Nie wiem, ja się może powachluję. Nie wiem, październik to jest taki strasznie gorący miesiąc. Dobra, za chwilę mam autobus, więc idę. Jedziemy wydać kasę. Kasprze, powiedz, na co wydałeś swoje pierwsze 300 zł? A kiedy ja 300 w ręku miałem? Kiedy miałeś? Moje pierwsze pieniądze. Pierwsze pieniądze czy pierwsze 300? Pierwsze 300. I pierwsze pieniądze.
Pierwsze pieniądze wydałem na... Ale mów głośniej, bo ci ten tłum dzieci zagłusza. Kurwa, pierwsze pieniądze, takie moje pierwsze pieniądze wydałem na szkołę wokalną. Musiałem opłacić miesiąc, a moje pierwsze 300 wydałem na wzmacniacz, to było 4 nawet. Potężnie! Wzmacniacz, co kupiłem, on stoi teraz u Janka, bo mamy tam próby. No. I mi się nie chce go ciągle nosić ze sobą, ja i tak nie mam kabla do gitary. Spoko. Bo to jest Kasper Sulfur! Tu dziś wklej swojego Instagrama, w sensie waszego Instagrama. Trzeba wspierać artystów z Obawy! Co? Jak dobrze, że Dain wspiera takich małych artystów jak Sulfur. Mogę. Ale jak, Ali, to był twój pierwszy kanał na YouTubie? Kurwa, mój pierwszy kanał na YouTubie to nazywałem się Ali 2006. A dlaczego Ali? Skąd kurwa? Nie wiem. Chciałem jakieś kurwa takie fancy nickname mieć, nie? Fancy nickname, o ja. No i kurwa pierwsze co nagrałem, Clash Royale, jak przejebałem rundę. Drugi odcinek to dodałem, nagrałem dosłownie kozy sąsiadów. Pierdoliłem to na YouTube. Nieźle! Kasper Bogus! Ja. Zanuć najnowszy kawałek Sulfur. O kurwa. Ło! Kurwa, klipuj to serio! Pomylacie się! Wuja! Skład Sulfur polega na tym, że jest gitarzysta rytmiczny, czyli ja, drugi wokalista, jest gitarzysta solowy, główny wokalista, jest perkusista, jest gitarzysta basowy. Jeszcze planujemy zatrudnić klawiszowca. A co robi klawiszowiec? Kurwa, na klawisze gra, nie? A jak klikam klawisz na klawiaturze, to się nada? Wake up, Kacper Bogus! Ty zawsze musisz być taki miły, co? Ja jestem. No. Miły. Nikt nie jest kurwa miły, na pewno w tym masz jakiś powód. Ja? Nie. Na pewno w tym masz jakiś powód. Nie, broń Boże. Broń Boże. Akurat przy kościele jesteśmy, to ty sobie możesz mówić, człowieku. W sensie mówisz, że na bierzmowanie nie byłeś, w sensie wiesz tam. Nie miałem bierzmowania, miałem chrzest, ale kurwa mama mi nie dała drugiego imienia. Jestem po prostu Kacper Bogus, nie? Kacper Bogus. Jak mój kolega jest, ja jestem Kacper Bogus. O kurwa. Ja jestem, w sensie ja mam drugie imię Radosław, nie? Jestem kurwa... Radziu! Oliwie Radosław, kurwa Wawer. I tutaj słowo kurwa jest kluczowe. Bo jestem kurew... Przydomek. Bo jestem kurew... Jak w Niemczech mają kurwa ten... Von coś tam, nie? No. Oliwier kurwa Wawer. Dobra, wchodzimy tu do galerii. Robimy content, jasne. Gałki no! Ja to tylko sprzątam. Ja to tylko sprzątam. W sensie dosłownie miałem to sprzątać, nie? Miałem być zatrudniony w sklepie na sprzątanie, ale babka się ogarnęła, że nie mam 18 lat. W sensie powiedziałem jej, że nie mam 18 lat i powiedziała, że nie można. Dobra, gdzie możemy wpaść do sklepu? A co? Zależy co chcesz. No jak chcę bluzę, możemy pójść do Kropa. No to chyba do Kropa idziemy, co? No, no to w sumie... No, dużego wyboru nie mamy, człowieku. Dobra, to teraz znaleźć jakąś fajną bluzę, która będzie mi pasować? Proszę. Uuu. Damn! Powtórz? Rzuca się w oczy od razu, jak się wchodzi. Oczywiście. To może mogę zrobić tak? Cześć, zobaczę jak to wygląda tutaj. Wcale to nie wygląda podejrzanie, tak? Wchodzę do rady już, kupuję bluzę. Czemu pan to nagrywa? Czekaj, prawda. Jak to się nagrywa? Ale kieruj kamerę na mnie. Na pieniądze. To jest najważniejsze przecież, Kasperku. Tak, że się szanuje. Jak mój pierwszy stary robił wiele do kraju, między innymi upowszechnił Music Deadline'a w 1523 roku. Takie tam, nie wiem, oglądałem to, co to jest takie wnioskowe. Nie wiem, czy to prawda. Bluza. Ja lubię bardzo czarno. Mi się biały też lubi, ale... Czy nam Kasper, czy nam kopirać, to nie zwykle? Nie wiem, najwyżej wytniesz. Dobra, weźmy sobie to, sprawdzimy czy jest git. Chodź Kasper, musimy to przemierzyć. Come on, baby. Ja nie, ja sobie tu poczekam. Tak tylko dodam od siebie. Sulfur Band na Instagramie. No, wcale nie robiłem reklamy. Róże czy przodki nie są takie bardzo... Guns N' Roses. Znaczy nie są taki takie... zespół. Tak? Dobra, zmieszczę się w niej, tylko pierwsze pytanie. A ty się mnie nie pytaj o takie rzeczy, nie wiem. Jak się zmieszczę, to będzie spoko. Zmieszczę się, stary. Ja tak... Damn! Kurde. Mam nadzieję, że to kosztuje mniej niż 300 zł, bo jak będzie kosztował 300 zł, więcej niż 300 zł w sensie, to będzie troszkę przyks. Troszkę wielki przyks. Już, gotów.
Co ty nie powiesz? Dobrym pomysłem byłoby jednak kiedyś odstawić wszystkie rzeczy, bo tak muszę zaraz wszystko. Tak? No, ale to był twój pomysł, żeby tu przyjść od razu. Wiesz co? Zainteresowała mnie też jedna czapka, więc ją też raz zakupię. A teraz jesteście... Nie, no przy kasie tak perfidnie chyba nagrywać nie mogę. Nie, bo jest tak długo nagrywać. W ogóle tak wypadałoby zapytać, nie? Co? Czy możemy tu nagrywać? Wypadałoby zapytać. Jak ja to trochę to tak promuję to miejsce, człowieku, ja taki popularny. No, oczywiście. No i czekamy. Czyli ty tą czapkę wziąłeś? Tak. Fajnie jest. Taka z anime, zobacz. Takie oczka z anime są. Co to? No to po prostu to się nie wygra. Do widzenia. Dziękuję. Jak to mogę powiedzieć, jestem zadowolony. Właśnie idziemy sobie na... Idziemy sobie na... No tak? I sobie wprowadzamy te wszystkie rzeczy. Ciągle bo tak robisz tak, że po prostu tak kierujesz w dół kamerę. No wiem, bo... Nie kontrolujesz od swoimi... Kontroluję. Tak kontrolujesz, to czemu spada ci w dół? No właśnie, jakbyś patrzyła, bo to by ci nie spadało w dół. To jest po prostu roku... staram się, wiesz, żeby ludzi nie łapało. Tak, niektórych. No, żeby to tak, łapać. Jeśli przypadkiem kogoś złapie, to okej. Okay. Ale tak jak na przykład tutaj, tak? ta dziewczyna siedziała tam przy tym. No i co? To trochę tak będzie, perfidnie by było. Jeżeli to będzie ładna dziewczyna, to mi nabije wyświetlenia, to chyba będzie na profit. Jakby nie patrzysz, ona takie, wiesz, mocne trzy była. Kasper? Ja. Ona ma 14. Ja sobie mówię, że mocne 3. Mocne 3, no. Co nie tak, że to jest codziennie, Kasper? Chwalisz się nie swoim telefonem? Nie, po prostu nagrywam. A, to jest zwieszenie, okej, to jest zwieszenie. Dobra. Ok. Wow, ale pusto. Co nie? Weź tu. Tu kurwa pusto jest. Damn. Żebyś postawił gdzieś telefon, akurat on jest tak bardzo zbudowany. Dobrze. Jest bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Weź najpierw daj na 0,5. No teraz jest nawet lepiej. Nawet lepiej. W sensie nie wiem jak to tam 0,5 wygląda, będzie wyglądać w edycji. Widać nie? Cię dosłownie po same buty. Po same buty? Tak. Ojoj. Dosłownie twoje buty się kończą na krawędzi aparatu, więc jakbyś jeszcze tak kroczek do tyłu, zajebiście. No to jest ta bluza. Fajna taka. To jest kurwa. To co to jest za litera? Exclusive. Będę ekskluzywny przez tę bluzę, no. No to na to poszły moje pierwsze pieniądze z rapu, słuchajcie. Chuja prawda, najpierw kupiłeś mikrofon ode mnie. Co? Najpierw kupiłeś ode mnie mikrofon. Ale, w sensie kupiłem, ale to jest pieniądze, które zachowałem. A. No. Jestem Kasperku oszczędny. I got scammed. Dobra. No to w sumie bluzę pasuje. To w sumie dobrze. No, bardzo dobrze. Znaczy no, weźmy na tej bluzy to kurwa troszkę wychodziło mi to wszystko, a to wszystko tak ładnie pasuje. Mówię ci Guns N' Roses, ty jeszcze metalowcem zostaniesz. Szpan będzie w poniedziałek w szkole, jak przyjdę. To jak ja kurwa. Takie wszystkie dziewczyny. Olivier! Skąd taka ładna bluza? No, chciałbyś. Takie z pieniędzy z rapu mała. One wszystkie. Wow! I to jest ten moment, kiedy Olivier się budzi. Wstawaj, zasrałeś cię. Topeczka. Z takimi fajnymi oczkami anime. No to oczka? Pokazałem oczka. Wiem, że jest kurwa październik, ale ja już myślę o przyszłości. Mi moje tapirowane włosy chyba zżarło. Tak to się nazywa tapir, sprawdzałem. To jak robię moje włosy, to się nazywa tapir. I chyba git. Git jest chyba. Chyba git, jak oceniasz Kasper? 2 na 10. Spoko. Wiesz, takie 2 na 10, prawdziwe 2 na 10 znaczy więcej niż fałszywe 9 na 10. Nie? A jeszcze 2 na 10 ode mnie, gdzie mnie jest 3. A, ciebie jest 3, dobra. Dobra. Nie ma kieszonek tutaj. O, to dwie, nie. Ojoj! Nienawidzę takich bluz, kurwa, bez kieszonek. Dobra. Jeszcze ten worek, kurwa, od WF-u. Dobra. No to pierwsze pieniądze z rapu chyba dobrze poszły. Dobra. Teraz na mnie pokazuje.
To co, dobrze, wydałem pierwsze pieniądze z rapu, cieszę się bardzo. To git. No, resztę sobie najwyżej odłożę. Albo jakoś kurwa oznaczę. Kurwa, właśnie miałem taki cel, żeby oznaczyć te 200-300 zł. Właśnie te 100 zł jakoś oznaczę. I byłoby kurwa zajebiście. Jakbym się zesrał, jakbym po latach kurwa znalazł te 100 zł gdzieś, nie? Człowieku. Kurwa, nie wiem, dam tam, wezmę najwyżej jakiś marker, wcisnę kurwa kropkę tam, czy coś. I będzie to odjebane, jeśli kurwa znajdę tą samą spółkę, w którym dostałem kurwa pieniądze z rachu po latach, nie? I będzie tak odjebane, człowieku. Zawsze możesz też zapłacić się swoim ludziom, pracownikom, nie? Pracownikom. Na, bez umowy. Pale Nendel Corp, człowieku, pale Nendel Corp. Już nikt ci nie powie, że jesteś bananem. Jakby zaliczyć to, że jestem twoim ojcem i mamą, to jestem bananem w takim razie. No właśnie, to ja jestem bananem. Popularne miejsce było na TikToku, ja, American Food. Od 3 lat sobie tutaj nic już nie ma, nie? Nie wiem. Kurwa przykro, bo wakacje w 2019 roku, dosłownie każdy dzień kurwa tutaj jadę jedzenie, nie? To przykro, że kurwa po tych wszystkich latach, nie jebali się po prostu, nie? Przykro. Nie masz tej kanapy, pamiętasz tą kanapę w ogóle? Nie masz. Zacznijmy od tego, że ja mieszkam 5 km z tego miejsca, więc trochę mi tu nie po drodze. Tu nie masz wspomnień, człowieku. Tam kiedyś była taka kanapa fajna. Dzień w dzień, w 19 roku, kurwa, 20 roku, 21, kurwa, świegały się. Ale przyszła pandemia i uznali, że no, pandemia, koronawirus, ratatata. Turururu, skrpa-pa-pa-pa i pierdolamy tą kanapę. I nadal nie powrócić, mimo że się pandemia się dawno skończyła. Przeszedł po prostu. Przeszedł. O nie, znowu ci youtuberzy! Co gwałcą te on taki randomowy jest, tylko będziesz musiał mu cenzurę na oczy dać, nie? Spoko. To nie tak, że pewnie był rozmazany w 144p, ale wiesz, o co chodzi. Boże, Grandline'a. A, bo wiecie, bo Pandora Gate, wiecie. Ale że w ogóle na tą kurwa całą akcję wymyślili nazwę Pandora Gate, nie mogli tego dać na kurwa coś Czekaj. Śmiesznie, dobra. Myślę, że to na tyle vloga z podwórka, nie? No, w sumie. Kolejną część już u ciebie. No, jak nagrywam piosenkę nazwaną Szkło, albo Zbiłem Szkło, albo Jestem Zajebisty Dline kurwa 123. Pozdro. Pokaż, jak pracujesz. Nie, na to nie ma co, nie? Pokaż, jak pracujesz. Tutaj. I tutaj. Oni wszyscy pracują dla mnie. Tyczki dalej. Wyglądam kurwa to jak youtuber. Tu są inne autotyny w ogóle. Tego już nie pamiętam. Wyglądam tu jak youtuber z 2016 roku, czy coś, jakichś kurwa filmików, które będę coś kurwa omawiał. Nie no. Spoko. Z tego powodu, że nie mamy więcej kontentu ogólnie na vloga, musimy go zakończyć. Powiedz coś do widzów. Yo.